Wprowadzenie do logarytmów. Żeby dobrze zrozumieć logarytmy, należy wpierw przypomnieć sobie podstawowe własności potęg. Przypomnę tylko kilka najistotniejszych wzorów. Jeśli mamy liczbę a i podnosimy ją do potęgi zerowej, to zawsze dostajemy 1, niezależnie od wartości a, pod warunkiem, że to a nie jest 0. Nie ma zatem czegoś takiego jak 0 do zerowej w matematyce. Natomiast każda inna liczba podniesiona do potęgi 0 daje nam 1. Drugim prawem, które jest dość oczywiste, jest takie, że jeżeli weźmiemy dowolną liczbę, również 0, i podniesiemy ją do potęgi pierwszej, to dostaniemy a. A więc 3 do pierwszej to a, pierwiastek z 5 do pierwszej to pierwiastek z 5 i tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem dostajemy tą samą liczbę. Następne prawo, które będzie nam bardzo potrzebne, to wykładnik ujemny. Jeśli mamy a do minus n tej, to jest to samo, gdybyśmy napisali 1 przez a do n tej. Przykładowo 3 do minus czwartej to to samo, co 1 przez 3 do czwartej. Minus zatem nie, jak większość osób myśli, zmienia znak liczby, tylko odwraca ułamek. Możemy również zapisać to prawo w ten sposób. Wynik oczywiście będzie ten sam, bo 1 do dowolnej potęgi to jest 1. I ostatnie prawo, a do potęgi 1 przez m to nic innego jak pierwiastek m tego stopnia z a. Oczywiście pod warunkiem, że m jest liczbą naturalną większą od 1. Te cztery prawa w zupełności nam wystarczą, żeby pomóc sobie z logarytmem. No to przyjrzyjmy się teraz definicji logarytmu. Logarytm jest pytaniem o wykładnik. Logarytm przy podstawie a z b równa się c wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi c jest równe b. Przykład. Jeśli widzimy taki zapis, logarytm przy podstawie 2 z 8. Czyli zadajemy sobie pytanie następujące. Do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby dostać 8? Oczywiście odpowiedź wynosi 3, gdyż 2 do trzeciej to 8. No to teraz musimy pamiętać o ważnej rzeczy, że mamy ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę a i o liczbę b. Nie wdając się w większe szczegóły, przyjęło się, że liczba a musi być liczbą dodatnią i różną od 1. Ta liczba a jest nazywana podstawą logarytmu. A liczba b musi być dodatnia. Ta liczba b jest nazywana wyrażaniem logarytmowanym albo antylogarytmem. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tym podstawowym prawom potęgowania. Je też można wyrazić za pomocą logarytmu. No bo, proszę Państwa, jeśli mamy logarytm przy podstawie a jest równy 1, to pytanie jest następujące. Do jakiej potęgi należy podnieść a, żeby dostać 1? Odpowiedź jest
od razu widoczna, jest to 0. Następne pytanie można zadać następujące w oparciu o następną własność potęgowania. Do jakiej potęgi trzeba podnieść A, żeby dostać A? Odpowiedź jest oczywiście po stronie lewej, jest to 1. No dobrze, a jak sobie poradzić z bardziej złośliwymi i trudnymi przypadkami? Otóż podpowiem Państwu, że istnieją trzy prawa, które mogą nam w tej kwestii pomóc. Pierwsze wygląda następująco. Nazwę go prawem czerwonym. Logarytm przy podstawie a z b do k tej jest równe k razy logarytm przy podstawie a z b. Co to znaczy? To znaczy, że logarytm jako jedyna funkcja potrafi ściągnąć wykładnik do parteru. I odwrotnie, ten wykładnik stojący przed logarytmem, tą liczbę stojącą przed logarytmem, z powrotem umieścić jako wykładnik. Jak to działa? No to zobaczmy sobie taką sytuację. Logarytm przy podstawie 4 z pierwiastek z 8. Tu przypominamy sobie podstawowy fakt, że pierwiastek, co mówiłem przed chwilą, ale przypomnę jeszcze raz, pierwiastek z dowolnej liczby kwadratowy, to inaczej ta liczba do potęgi 1/2. A zatem nasz pierwiastek możemy zapisać jako 4, 8, a zamiast pierwiastka wpisać w wykładnik 1/2. W tym momencie zaczyna działać prawo czerwone, które mówi, że tą 1/2 możemy wyłączyć przed znak pierwiastka. Przepraszam, znak logarytmu. Gdy tak się stanie, mamy logarytm przy podstawie 4 z 8. Ale ponownie możemy sobie zadać pytanie, co zrobić z tym fantem. Otóż logarytm przy podstawie 4 z 8, nie wiemy ile to jest, bo do jakiej potęgi podnieść 4, żeby dostać 8, wydaje się pytaniem trudnym. Na razie zatrzymamy się przy tym i za chwilę wrócimy do naszej odpowiedzi. Na pomoc przyjdzie nam teraz prawo drugie. Otóż logarytm przy podstawie a z b to jest odwrotność logarytmu przy podstawie b z a. Zamiana tych liczb miejscami podstawy z antylogarytmem powoduje, że również odwraca nam się sam logarytm. To pytanie jest dość oczywiste, gdy będziemy mieli na przykład logarytm przy podstawie 4 z 2, to nasze zielone prawo mówi nam, że jeżeli zamienimy 4 i 2 miejscami, to dostaniemy odwrotność tej liczby, czyli będę miał 1 przez logarytm przy podstawie 2 z 4. Natomiast to pytanie nie jest już trudne, ponieważ do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby dostać 4, jest dość łatwe, jest to oczywiście 1/2, gdyż logarytm przy podstawie 2 z 4 to 2. Wracając do naszego zadania poprzedniego, mamy zatem, że 1/2 zamiast logarytmu przy podstawie 4 z 8 ponownie możemy skorzystać z własności potęg i zapisać, że to jest 2 do 3. Znów trójkę z prawa naszego czerwonego możemy wyrzucić przed logarytm. Stoi tu już nasza 1/2, więc mamy 3 razy 1/2 i logarytm przy podstawie 4 z 2.
ale nie dalej jak przed momentem wykazaliśmy, że ta liczba jest równa 1 druga. A zatem ostateczny wynik to 3 razy 1 druga razy 1 druga, co daje nam 3 czwarte. A więc wydawało się, że przykład jest dość trudny, ale dzięki prawu czerwonemu i prawu zielonemu udało nam się ten problem pokonać. Problem ten udałoby się jeszcze pokonać szybciej, gdybyśmy jeszcze użyli prawa, no nazwijmy go fioletowy. Otóż mamy logarytm przy podstawie a z m, przy podstawie a do m tej z b. To prawo jest najrzadziej znane, rzadko używane, a szkoda, bo strasznie ułatwia nam obliczenia. Otóż jak w poprzednim przypadku mamy do czynienia z tym, że mamy wykładnik w wyrażeniu logarytmowanym, tak tu mamy wykładnik w wyrażeniu w podstawie. Można się tego wykładnika również pozbyć, tak jak w przypadku wykładnika w wyrażeniu logarytmowanym, jednakże jest pewna różnica. Wyrzucając tą liczbę przed logarytm, ona ulega odwróceniu i tu się pojawia jedna mta. Na dowód moich słów zobaczmy jeszcze raz ten nieszczęsny logarytm przy podstawie 4 z 8. Tym razem czwórkę zapiszemy jako 2 do potęgi drugiej. Zgodnie z naszym prawem fioletowym możemy dwójkę wyłączyć przed logarytm, odwracając, czyli mamy 1 drugą, reszta pozostaje bez zmian, czyli mamy logarytm przy podstawie 2 z 8. No ale to jest łatwe pytanie, bo to była pierwsza rzecz, na którą sobie odpowiedzieliśmy dzisiaj. Logarytm przy podstawie 2 z 8 to po prostu jest 3, a to oznacza, że mamy 1 drugą razy 3, czyli 3. Dla zainteresowanych bardziej, wszystkie te wzory, zarówno ten, jak i ten, pochodzą ze wzoru na zamianę podstawy logarytmu. Logarytm przy podstawie a z b. Chcemy nowej podstawy. Nowa nasza podstawa niech się nazywa d. Podstawa musi dalej spełniać warunek taki, że nasza nowa podstawa d musi być liczbą większą od 0, różną od 1. I wówczas w tym miejscu pojawia się b, a w tym miejscu pojawia się a. No i ponownie świetnym przykładem będzie ten logarytm przy podstawie 4 z 8. Wymyślmy sobie nową podstawę. Oczywiście tą nową podstawą najłatwiej będzie użyć dwójki. A więc zarówno tu, jak i tu piszę 2. W liczniku jako wyrażenie logarytmowane pojawi się 8. W mianowniku jako wyrażenie logarytmowane pojawi się 4. Logarytm przy podstawie 2 z 8 to oczywiście 3, a logarytm przy podstawie 2 z 4 to 2 i dostajemy ponownie ten sam wynik. A więc te cztery prawa, nazwane przeze mnie czerwonym, zielonym, fioletowym oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu u mnie w kolorze czarnym, pomogą nam obliczyć dowolny, naprawdę dowolny logarytm. Wybierzmy sobie kilka przykładów. Niech to będzie
Na przykład coś takiego. Logarytm przy podstawie 1/5 z pierwiastek 4 stopnia z 5. Przypominamy sobie, że dowolna liczba pod pierwiastkiem da się zapisać jako ta liczba do potęgi 1 przez stopień pierwiastka. A to oznacza, że nasz 4 stopnia pierwiastek możemy zapisać jako wykładnik 1/4. Przypominamy sobie teraz prawo czerwone, które mówiło nam, że możemy tą liczbę wyrzucić przed znak logarytmu. A to oznacza, że mogę tu zapisać 1/4 logarytmu przy podstawie 1/5 z 5. Tu możemy przejść wprost z definicji. Do jakiej potęgi trzeba podnieść 1/5, żeby dostać 5? No, rzecz oczywista jest to, że jest to minus 1, a 1/4 razy minus 1 daje nam minus 1/4. Zauważmy, że wynik jest ujemny. Weźmy teraz bardzo prosty przykład. Logarytm przy podstawie pierwiastek z 3/27. Ponownie wykorzystajmy sytuację, że pierwiastek jest inną formą potęgi, czyli zapiszmy, że to jest logarytm przy podstawie 3, tu 27, natomiast pierwiastek jako taki będzie oczywiście tutaj wykładnikiem 1/2. Przypomnijmy sobie teraz prawo fioletowe. Mówiło ono o tym, że jeżeli mamy wykładnik w podstawie, to można tą liczbę znowu wyłączyć przed znak logarytmu, jednakże jako odwrotność tej liczby. W naszym przypadku zamiast 1/2 pojawi się przed logarytmem, rzecz jasna, odwrotność 1/2, czyli 2. Tu zaś mamy logarytm przy podstawie 3/27. Odpowiedź na pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść 3, żeby dostać 27, nie jest trudna, jest to 3, więc mamy 2 razy 3 równa się 6. Zauważmy, że liczba jest dodatnia. Weźmy teraz taką sytuację. Logarytm przy podstawie 2/3 z 8/27. Tutaj nawet nie trzeba specjalnie się starać, bo odpowiedź jest bezpośrednia. Do jakiej potęgi trzeba podnieść 2/3, żeby dostać 8/27? Otóż odpowiedź jest 3. Liczba ponownie okazała się być dodatnia. No i weźmy ostatnią sytuację, którą bym chciał tu zanalizować, na przykład taką, że mamy logarytm niech będzie z 100, a tu 1/10. Ponownie skorzystajmy z tego, że po pierwsze 100 można zapisać jako 10/2. 1/10 zaś mogę zapisać jako 10^-1. Możemy teraz jednocześnie skorzystać z prawa czerwonego, które pozwalało nam wykładnik wyrażenia logarytmowanego wyłączyć przed znak logarytmu, jak i z prawa fioletowego, ale tu przeze mnie rysowanego na jasno-niebiesko, również możemy wyrzucić wykładnik podstawy, jednakże ją odwracając. A więc tu dostaniemy 1/2, tu dostaniemy minus 1, a tu zostanie nam logarytm przy podstawie 10/10. Przy okazji tak mogę tej dziesiątki już nie pisać, gdyż logarytm dziesiętny jest jakby takim podstawowym logarytmem i tak jak przy pierwiastku z 2 stopnia drugiego się nie pisze, tak przy logarytmie
Jeśli nie ma żadnej podstawy, to na pewno jest to podstawa 10. Do jakiej potęgi trzeba podnieść 10, żeby dostać 10? No odpowiedź jest dość jasna, jest to 1, a zatem tak naprawdę wynik będzie zawarty jako iloczyn poprzednich dwóch liczb, czyli minus 1/2. Tym razem dostaliśmy liczbę ujemną. Czy można to jakoś zgeneralizować? Odpowiedź jest pozytywna. Otóż, jeśli mamy logarytm przy podstawie a z b i chcemy, żeby to była liczba dodatnia, to muszą być spełnione dwie możliwości. Albo zarówno a, jak i b muszą być liczbami większymi od 1. Taką sytuację mamy tutaj. Zarówno pierwiastek z 3, jak i 27 jest większy od 1. Lub obie z tych liczb muszą być ułamkami z przedziału 0,1. Taką sytuację mamy tutaj. Wynik także był dodatni. Kiedy zatem logarytm jest liczbą ujemną? Logarytm jest liczbą ujemną, kiedy nie mamy takiej zgodności znaków nierówności, jak w pierwszym przypadku. Więc jeśli a jest liczbą większą od 1, wówczas b musi być ułamkiem. Taką sytuację mamy właśnie tutaj. Ta liczba jest większa od 1, ta zaś jest ułamkiem. Lub na odwrót. Podstawa musi być ułamkiem z przedziału 0,1, a b musi być większe od 1. I z taką sytuacją mamy dokładnie do czynienia. Tutaj przypomnijmy, że wynik wyszedł nam ujemny. Dzięki temu bardzo łatwo będzie nam określić, czy mamy do czynienia z liczbą dodatnią lub ujemną. Na przykład logarytm przy podstawie 4 z 7. Ponieważ zarówno podstawa, jak i wyrażenie logarytmowane są liczbami większymi od 1, więc choć nie wiem dokładnie, ile to jest, mogę na pewno powiedzieć, że jest to liczba dodatnia. Logarytm przy podstawie 3 z 1/15. Nie mam pojęcia, do jakiej potęgi trzeba podnieść 3, żeby dostać 1/15, ale wiem na pewno, że skoro podstawa była większa od 1, a wyrażenie logarytmowane było mniejsze od 1, a większe od 0, wówczas na pewno jest to liczba ujemna. Ile to jest logarytm przy podstawie 1 przez pierwiastek z 2 z 1 przez pierwiastek z 5? Również nie mam pojęcia, ale skoro obie liczby są między 0 a 1, to na pewno wynik tego logarytmowania będzie dodatni. No i ostatnia ewentualna możliwość. Logarytm przy podstawie na przykład 1 przez pi z 17. Ponieważ liczba 1 przez pi jest na pewno ułamkiem z przedziału 0,1, a 17 jest na pewno większe od 1, więc wynik będzie mniejszy od 0. W ten sposób można łatwo oszacować, czy logarytm jest liczbą dodatnią, czy ujemną.